Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Radzikowie koło Czerwińska w Zagłębiu Truskawkowym. Jesteśmy właśnie już po zakończeniu prezentacji, podsumowań z czwartej edycji już WIPRUM-u jagodowego. Spotyka się tutaj dosyć szerokie grono osób, którzy uprawiają truskawkę deserową, którzy są chłonni wiedzy, aby się rozwijać, aby produkować jak największym, na wysokim poziomie owoce bardzo dobrej jakości. Ten rok nie był początkowo zbyt dobry dla plantatorów z tego względu, że mieliśmy różne warunki atmosferyczne, podtopienia plantacji, przemarznięty system korzeniowy. Udało to się wszystko zregenerować i wprowadzić rośliny na wysoki poziom plonowania, ale to tylko i wyłącznie przy oparciu poprzez doradztwo, profesjonalne nawożenie i dobór odpowiednich produktów opartych na biostymulacji. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku, ten rok był bardzo udany, jak wspomniałem wcześniej, dla plantatorów truskawki, gdzie uzyskiwaliśmy bardzo wysokie plony. Było to powodem roku poprzedzającego, rok 2018, kiedy w roku 2017 mieliśmy bardzo udaną pogodę na zawiązkę, gdzie mieliśmy wysokie opady atmosferyczne deszczu, gdzie było zbilansowane odpowiednio składniki pokarmowe i te odmiany plonowały na bardzo wysokim poziomie. Możemy się domyślać, że po tak trudnej jesieni i po ścięciu truskawek, kiedy tych opadów nie było, rośliny miały mniej wody, więcej przechodziły stresu, co może być skutkiem utraty wydajności na następny rok. Więc pamiętajcie Państwo, dbajcie o swoje plantacje i już teraz w tym roku myślcie o tym, co będziecie robić na wiosnę i musicie naprawdę wziąć szczególną uwagę, jeżeli chodzi o pogodę. To właśnie ona jest kluczowym i głównym czynnikiem również produkcji upraw, zwłaszcza truskawki deserowej, w każdym zalążku Polski. Nie tylko mówię tutaj o powiecie polskim. Z góry dziękuję i zapraszam na kolejne audyty. WIPRUM jest miejscem, gdzie spotykają się nasi najlepsi plantatorzy, z którymi chcemy dzielić się w pierwszej kolejności najnowszą wiedzą, doświadczeniami, a także produktami, które będziemy wprowadzać w najbliższym sezonie w owocach miękkich, w owocach jagodowych. Nowościami, jakie w tym sezonie będą mieli do dyspozycji nasi klienci, są to nawozy płynne z kompleksem FertiActyl. Mam tu na myśli nowy produkt FertiActyl Record i FertiActyl Reim. FertiActyl Record, oprócz kompleksu biostymulującego, doglebowo-nalistnego, zawierać będzie dużą ilość potasu i dużą ilość siarki. Natomiast FertiActyl Radical zawiera w swoim składzie bor oraz mangan. Kolejną nowością, jaką mamy przygotowaną na przyszły sezon, jest FertiLeader Reim. Jest to produkt typowo nalistny. Przewidziany jest do zastosowania po ścięciu truskawki, kiedy mamy za zadanie uśpić plantację i przygotować ją do zimowania. FertiLeader Reim ma w swoim składzie głównie miedź.